Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: koleje mają nowe pociągi oraz jak powstają choinkowe bombki. Koleje Dolnośląskie otrzymały 260 milionów złotych z Unii Europejskiej. Pieniądze zostały przeznaczone na zakup 11 nowoczesnych pociągów. Pojazdy będą dłuższe, szybsze i bardziej komfortowe dla pasażerów. W czwartek Koleje Dolnośląskie świętowały 10 lat istnienia. Spółka z tej okazji postanowiła pochwalić się zakupem 11 nowych pociągów. Będą dłuższe i wygodniejsze. Otrzymaliśmy ponad ćwierć miliarda na realizację projektu, w którego wchodzi m.in. zakup 11 pociągów elektrycznych, składów elektrycznych, najnowocześniejszych pociągów, jakie można spotkać w ruchu regionalnym na polskich torach. Za te pieniądze w konkursie została wybrana firma Newag, która dostarczyła 11 pociągów. Dofinansowanie w kwocie 260 milionów złotych pochodzi z Unii Europejskiej. Otrzymał je Urząd Marszałkowski Dolnego Śląska, który jest organem prowadzącym spółkę. Pociągi będą o wiele dłuższe, polepszy się też komfort jazdy. Te składy są, można powiedzieć, najbardziej komfortowe, ponieważ mają regulowane, bardzo wygodne fotele. Oczywiście to, co jest standardem, czyli Wi-Fi, klimatyzację, gniazdka elektryczne do laptopów, również gniazdka USB, bo teraz coraz więcej ludzi wozi z sobą kabelki, ładuje sobie telefon. Również oczywiście są automaty biletowe, toalety dostosowane dla niepełnosprawnych. A unowocześniać pociągi jest na Dolnym Śląsku dla kogo? Od 2012 roku według danych Urzędu Transportu Kolejowego z żółtych pociągów skorzystało o 57% więcej pasażerów, co dało najlepszy wynik w kraju. Jerzy Michalak, członek zarządu województwa dolnośląskiego, chwali pracowników spółki. Od prezesa przez osobę prowadzącą pociąg, po tych, którzy sprawdzają bilety, po konduktorów. Wszyscy zasługują na szacunek. To świetna firma, ale też dająca chyba najlepszy serwis. Tak, nie chyba, ale na pewno. Najlepszy serwis w kraju dla naszych podróżnych. I na pewno z korzyścią dla podróżnych będzie utrzymanie tych standardów przez następne 10 lat. Złotoryjski Witbis w tym roku wyprodukował około 27 milionów szklanych bombek choinkowych. Trafiają one do prawie wszystkich krajów na całym świecie, a w Polsce zdobią choćby Pałac Prezydencki. Każdy z nas wiesza je na choince, a mało kto wie, że najpiękniejsze tworzone są w Złotoryi. Wszystko zaczyna się na dmuchalni, gdzie pod wpływem temperatury pracownicy Witbisu tworzą małe dzieła sztuki. Wszystko zależy od płuc i doświadczenia, bo wbrew pozorom dmuchanie bombek nie jest łatwe. Specjaliści dziennie robią ich. No to zależy jak. Na przykład tam jak kolega robi te duże, takie piłeczki robi, no to tak, koło 100. Tam kolega robi 150, na 400, 500. Kolega robi sopelki, to na przykład koło 1000. Następnie bombki są lakierowane i posrebrzane. Liczba tworzonych kolorów dorównuje liczbie klientów, gdyż większość tworzona jest na indywidualne zamówienia. Witbis tworzy nawet bombki specjalne prezydenckie. Bardzo dużo mamy zapytań i bardzo dużo bombek robimy z logo, gdzie personalizujemy po prostu bombki pod prezenty świąteczne dla kontrahentów firm, które dbają o swoich klientów. Za to klienci Witbisu powinni zajrzeć do dekoratorni, w której mieni się od brokatu, barw i świecidełek. Efekt zapiera dech w piersiach, a dekoratorzy potrafią dziennie upiększyć nawet kilkaset sztuk. Przychodzimy do pracy, dostajemy wzór do ręki i taki w czasie 8 godzin wykonujemy. Zależy, jaki jest wzór. Jak jest taki łatwiejszy, no to po 400-500 sztuk się robi. Trudniejszy po 200-250 sztuk.
To najtrudniejsze jakie są? Takie bogato zdobione. Na przykład mogę pokazać, o, to jest bogato zdobiony wzór. Wzorów i ich barw są tysiące. Później zdobią one choinki domów na prawie całym świecie, choć najwięcej trafia do Europy Zachodniej oraz Stanów Zjednoczonych. To są takie dosyć oczywiste kierunki kręgu krajów chrześcijańskich, natomiast bardzo mocno rozwijają się nowe kierunki, szczególnie azjatyckie, gdzie bardzo dużo, coraz większą ilość, może jeszcze nie bardzo dużo, ale coraz większej ilości bombek sprzedajemy do Japonii, do Tajlandii i w przyszłym roku już mamy pierwsze zwiastuny zamówień z Wietnamu. Produkcja bombek do przyszłorocznych świąt Bożego Narodzenia rusza już w styczniu. Witbis planuje, że w 2018 roku produkcja wyniesie około 30 milionów sztuk. Mikołajami mogą stać się również legnicy studenci. W środę obdarowali dzieci ze świetlic terapeutycznych, a także promowali dobroczynność na rynku. I znów o świętym Mikołaju, tym razem w wydaniu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, której studenci 6 grudnia postawili na dobroczynność. Prowadziliśmy na uczelni Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej akcję mikołajkową, gdzie zbieraliśmy przez 2 tygodnie pieniądze. Właśnie studenci, pracownicy uczelni wspomogli akcję i na końcu zrobiliśmy kiermasz świąteczny 4 grudnia, na którym przy współpracy z cukiernią Okoń rozdawaliśmy ciasta oraz bułki za dobrowolną opłatą. Studentom udało się zebrać 3400 zł, za co kupili świąteczne paczki i bilety do kina i sal zabaw dla podopiecznych 3 świetlic terapeutycznych. Pomysł spodobał się pedagogom. Ta akcja jest bardzo pożądana i wyczekiwana przez dzieciaki tak naprawdę, bo po pierwsze pokazuje, że od malucha można wyrosnąć do studenta, a dwa, serce studentów po prostu pięknie nam się wkomponowało tutaj w okres świąteczny. Wkomponowało się również w legnicki rynek, gdzie studenccy mikołajowie rozdawali słodycze, aby promować wspieranie organizacji pożytku publicznego. Rozdajemy legniczanom takie oto słodycze, do których zaczepione są bileciki z pomysłami na to, co mogą zrobić dobrego dla organizacji działających w naszym mieście. A są to organizacje, które działają na różnych polach. Działalność sportowa dzieci i działalność, można powiedzieć, naukowa dzieci, kluby sportowe, organizacje charytatywne, organizacje pomagające niepełnosprawnym. Studentom bacznie przyglądał się święty Mikołaj, według którego warto spełniać dobre uczynki. Wszystko do nas wraca, ta dobroć wraca od tamtych, cośmy dali dobroć, to ona wraca do nas z powrotem. I miejmy nadzieję, że też tak będzie ze studentami z PWSZ, którzy zapewne mogą teraz spodziewać się wymarzonych prezentów pod choinką. W niepublicznej szkole dla dzieci z autyzmem Dar Losu w środę odbyło się pasowanie na ucznia. Okazuje się, że z roku na rok przybywa autystycznych dzieci, które szukają pomocy w placówce. Niestety ma ona ograniczoną liczbę miejsc, a drugiej takiej w Legnicy nie ma. W środę Mikołaja można było spotkać również w niepublicznej szkole podstawowej dla dzieci z autyzmem Dar Losu. Święty przybył do uczniów z powodu pasowania pierwszoklasistów. Okazuje się, że dzieci z autyzmem w naszym regionie jest coraz więcej. Ich jest coraz więcej. Trudno powiedzieć, z czego to wynika. Czy z większej świadomości rodziców, czy z większej świadomości, nie wiem, lekarzy, którzy gdzieś tam kierują rodziców na diagnozy. Być może jakby wszystko razem. Początkowo szkoła obliczona była na 10 dzieci. Obecnie uczy się w niej 32, a w placówce kończy się miejsce. W Legnicy trudno o podobne instytucje, które dostosowane byłyby do edukacji osób autystycznych. Do tej pory wydaje nam się i nie było możliwości, żeby po prostu dzieci mogły kształcone być w takiej typowej placówce dla dzieci autystycznych i z Aspergerem, prawda? Są to szkoły integracyjne, ale one nie spełniają swojej roli. A to ze względu na zbyt liczne klasy. Dzieci autystyczne potrzebują indywidualnego podejścia ze względu na różne rodzaje zaburzeń. Zaburzenia komunikacji, tak? Czy zaburzenia sensoryczne. Całe spektrum jest tego tak naprawdę. Choć rzeczywistość szkolna z perspektywy ucznia jest zawsze taka sama. Idziemy do sal, uczymy się, przerwy. Szkoła jest fajna, że się można dobrze uczyć, trzeba się po prostu starać. I zawsze taka sama jest radość z wizyty świętego Mikołaja. W piątek 8 grudnia w klubie Spiżarnia wystąpi zespół Cynamonowy Ogród. Legnicy muzycy promują debiutancką płytę Grafonomalia, a ich zespół zawiązał się przy okazji gry w szachy. Wytrawni szachiści z niebanalnym poczuciem humoru grają razem od 2015 roku. Dzięki finansowemu wsparciu za pomocą portalu internetowego udało im się wydać debiutancką płytę, na której znajdziemy 9 utworów nawiązujących do takich zespołów jak Koła Mysłowic, gdzieś w tą stronę to idzie, Republika oczywiście.
W sumie ciężko nam jest tak sklasyfikować naszą muzykę do jednego gatunku, ponieważ czerpiemy inspiracje jakby też z różnych gatunków. I ta płyta jest taka trochę, bym powiedział, mishmash, eklektyczna, tak, w pewien sposób. Bo znajdują się tam i utwory elektroniczne, i bluesowe, i rockowe, i takie... Każdy znajdzie coś dla siebie. Tak. Tytuł płyty jest odzwierciedleniem jej niekonwencjonalnego stylu, jak i samych Legniczan. To nie jest koncept album. Jakby on... Tam nie ma utworów, które się jakby zawiązują jeden w drugi. Natomiast no, to jest taki zlepek wszystkiego tak naprawdę, wszystkich naszych takich improwizacji i stwierdziliśmy, że jakby no, też nie chcemy udawać kogoś, kim tak naprawdę nie jesteśmy i stylizować na kogoś, więc po prostu nazwaliśmy to trochę tak, żeby no, utworzyliśmy nowe słowo dla tego, co robimy. Na żywo do Cynamonowego Ogrodu będzie można zajrzeć i wsłuchać się w jego muzykę w najbliższy piątek. Zapraszamy Was wszystkich do klubu Spiżarnia w Legnicy. O godzinie 21 zaczynamy koncert, natomiast o 19 startujemy z setlistą utworów, które jakby były dla nas inspiracją do tworzenia właśnie Grafonomalii. To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozy pogody i życzę przyjemnego wieczoru. Do widzenia.